Piątek, piąteczek, piątunio, chciałoby się powiedzieć, to czas na kolejnego naszego znakomitego gościa. Tym razem chcieliście Filipa Szymańskiego. Proszę bardzo, Filip Szymański jest z nami. Dobry wieczór, witam cię serdecznie, Filip. Witam serdecznie, dobry wieczór. W piątek, piąteczek i piątunio. Tak jest, tradycyjnie po godzinie 21, tradycyjnie to jest czas na czat z naszym gościem. Tak jak wspomniałem, tym razem kibice chcieli Filipa Szymańskiego, to Filipa Szymańskiego dostali. Przede wszystkim, Filip, pytam zawsze o zdrowie w tych trudnych czasach. Jak u ciebie jest ze zdrowiem? Czy jest wszystko w porządku? Przestrzegasz tych wszystkich reżimów sanitarnych i ten wirus cię omija? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję za to pytanie. Jak na razie zdrowie dopisuje moje, jak i całej mojej rodziny, więc jest wszystko ok. Przestrzegamy zasad. Czasami się zapominamy, ale to myślę, że każdy ma z tym problem, ale ogólnie to działamy i jak gdyby uważamy bardzo w tym ciężkim czasie. No, z Filipem będzie rozmowa na pewno długa i owocna, bo to człowiek orkiestra, grał w wielu ligach i tych bardzo popularnych, i tych może się wydawać przynajmniej nieco egzotycznych, ale po kilku latach wraca do naszej Lotto Superligi. Filipa będziecie mogli oglądać już nie tylko podczas Mistrzostw Polski, ale także regularnie w meczach ligowych. I tutaj ważna rzecz dla was, bo te czaty są robione z myślą o was, są robione dla was, więc jeśli macie jakieś pytania do Filipa, to pod tą transmisją należy wpisać. Ja przeczytam to pytanie i Filip, mam nadzieję, odpowie. Jeśli nie, to Filip, informuje cię, że masz do dyspozycji legendarnego pomidora. Okej, super. Już w trakcie tygodnia, kiedy wpisałem, że będziesz naszym gościem, kibice wysyłali pytania, mam je przygotowane, ale dając troszeczkę czasu kibicom na zastanowienie się, jakie pytanie ci zadać, no to chciałbym wprowadzić w tą rozmowę, bo zdecydowałeś się po kilku latach wrócić do Polski, do Lotto Superligi. No i pytanie, dlaczego? Powiem tak, sytuacja trochę tutaj nas zmusiła do tego, aby, przynajmniej mnie, mówię tutaj za siebie, do tego, aby wrócić do Polski, grać. Miałem jeszcze taki zamiar w grudniu, kiedy jeszcze była ta cała sytuacja przed tą pandemią. Już też ogłosiłem w Belgii, że chcę wrócić do kraju, do Polski, z tego względu też, że syn zaczyna szkołę. Wrześniu idzie już do pierwszej klasy, więc no już troszeczkę chciałem być bliżej rodziny, już żeby było troszeczkę mniej tych wyjazdów, przynajmniej bliżej. I taka już była moja decyzja, jak i naszej całej rodziny. Tak, no a ta cała pandemia, która trwa, to chyba tylko utwierdziła w tym wyborze, bo przyznasz, że no, ty grając zarabiasz na chleb, zarabiasz na życie, no straszna niepewność by to była, jeśli miałbyś być zdany na jazdę za granicą, tak? Dokładnie tak. No to teraz wiadomo, jaka jest sytuacja i każdy wyjazd wiąże się z wielkim ryzykiem, czy wrócę, czy będę musiał zostać na kwarantannie, czy w ogóle polecę, czy dolecę, czy wyjadę. Więc tutaj jak gdyby dużo było znaków zapytania, które się pojawiły już w marcu, a to tylko utwierdziło mnie, że w przekonaniu, że ta decyzja o powrocie jest na pewno dobra i myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Wydaje mi się, że Filip Szymański na rynku polskim to był łakomy kąsek transferowy. Czy tylko Polonia była chętna na twoje usługi, czy były jeszcze jakieś kluby z Lotto Superligi, które gdzieś tam pytały o ciebie, zaczęły jakieś rozmowy? Czy łakomy, to nie wiem, to już by trzeba było zapytać podaży klubów, ale no miło na pewno jest, bo ja też już nie jestem bardzo młodym zawodnikiem, obiecującym, już mam też jakieś swoje doświadczenia, swoje priorytety.
I były co prawda propozycje. Akurat mówię, teraz jest taki czas, że kluby też szukają polskich zawodników. Z tego co wiem, dlatego też był dosyć duży odzew, bo rozmawiałem z dwoma, trzema klubami z Superligi, gdzie były zainteresowane i dlatego też no, tak się sprawa rozwinęła. No, ale propozycje były. Nawet były też z zagranicy, mówię, ale to już byłoby trochę za duże ryzyko. Padło na Bytom, padło na Śląsk i z tego co obserwuję, co śledzę gdzieś tam w doniesieniach medialnych, w gazetach, no tu będzie na ciebie czekała taka odpowiedzialna rola, bo razem z Robertem Florasem macie tworzyć siłę ognia Polonii Bytom. No, z tego co wiem, to tak, to mamy jak gdyby być liderami tego zespołu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, ja też na pewno będę się starał dobrze przygotować do sezonu, bo to jest też jakiś powrót do Superligi, trochę sentyment, a też zarazem trochę ekscytacji też na pewno jest, bo ja wiemy, Polska Liga jest bardzo silna, jest dużo dobrych zespołów, więc tutaj na pewno będzie ciekawie. Ja tylko dodam, że jesteśmy też na oficjalnym profilu 3S Polonii Bytom, także pozdrawiamy szczególnie kibiców 3S Polonii Bytom, czyli nowego klubu Filipa. Pierwsze pozdrowienia od Tomasza Lewandowskiego dla ciebie, również Tomku Pozdrawiamy Tomka. cię pozdrawiamy. Pozdrowienia od pana Mariusza Rosińskiego, od pana Pawła Walczaka, o którym będę też jeszcze z tobą na pewno dzisiaj rozmawiał. Pan Tomasz Godlewski, pozdrowienia. Pani Agnieszka Gudzelak, pani Dobrawa Piekos-Szymańska. I to na razie tyle z pozdrowień. Co to ta pani Dobrawa? Ładna chociaż? Wiesz co, sprawdzę po czacie. Okej, to proszę zobaczyć, okej? Tak, nazwisko znajome. Dobrze, pozdrawiam serdecznie. No, ty musisz. Ale wracamy powoli do Lotto Superligi. Pierwsza część pytań. Zestaw trudniejszy czy łatwiejszy na początek? Bez znaczenia, po kolei, jaki tam jest. No to jeżeli po kolei, no to pan Krzesimir Kleszcz. Witaj, czy umiesz godać po śląsku? No z tym jest troszeczkę gorzej, ale poszlifuję przez wakacje na pewno. Mieszkałem nawet z Kubą Kosowskim w Niemczech, więc parę słów znam, ale to dopiero muszę jeszcze trochę z nim pograć i pogadać, więc na pewno do września się przygotuję. No, świetny nauczyciel swoją drogą. Tak jest. Lecimy dalej. Pan Krystian Dawid Lebociński. Witam serdecznie. Jakie hobby i zainteresowania jeszcze posiadasz poza sportem? Pozdrawiam. Oj, dużo zainteresowań, aczkolwiek z tym czasem jest gorzej trochę, ale takim hobby, którym bardzo lubię, to jest na pewno piłka nożna. Aczkolwiek no, grając tenisa stołowego jest trochę duże ryzyko kontuzji i trzeba naprawdę uważać, więc tylko w takich okresach, kiedy jest naprawdę więcej przestrzeni między meczami lub okres taki świąteczny, wakacyjny, to wtedy też w takim zaufanym gronie oczywiście gram w piłkę i bardzo to lubię. Plus tenis ziemny też na pewno jest moim hobby, chociaż tutaj też troszeczkę czas nie pozwala. A Ale czy. to są dwa takie główne hobby, które lubię. A prędzej zobaczymy cię na stadionie Legii Warszawa czy Polonii Warszawa? Na Polonii to może nie, bo Polonia teraz gra chyba w trzeciej lidze, czy w czwartej, nie śledzę Polonii już teraz, ale jak grała w Ekstraklasie, to byłem i tutaj miałem dwie karty wyrobione, więc czasami chodziłem na Polonię i czasami na Legię. Ładnie, dyplomatycznie wybrnąłeś. Dokładnie. Okej. Okay. John Bruinen, Filip Szymański, good luck in the Superliga. Are you playing elsewhere to or just in Poland? No to już odpowiedzieliśmy na to pytanie, że to Czas już powiem. tak jest.
No tutaj jakby regulamin. Tak, to też kibic jest, mogę dodać, że to jest bardzo, bardzo miły kibic, który przyjeżdżał z Holandii specjalnie na mecze do nas i też miałem okazję, czasami mi podwoził na lotnisko, czy miałem okazję skorzystać z, jak gdyby, z transportu, więc też serdecznie pozdrawiam. Okay. Ciąg. John jest aktywny na naszych profilach. Widać, że śledzi, ogląda to, co się dzieje. Także na pewno też chociażby ze względu na ciebie czy przez ciebie będzie jeden kibic taki dodatkowo bardziej aktywny na mediach społecznościowych. Ale już teraz Johna widzę, często lajkuje, komentuje. Także jest ciekawy, co się w Polsce dzieje. Marek Gudzelak, witam. Co skłoniło Cię do powrotu do Lotto Superligi? Czym kierowałeś się, podejmując taką decyzję? No już po trosze odpowiedziałeś na to pytanie. Tak, dokładnie. No, sytuacja, która teraz się pojawiła, ta pandemia mnie tylko utwierdziła w tym, żeby wrócić do kraju, ale już miałem też taki zamiar wrócić do Polski, grać jeszcze w Polsce troszkę, zobaczymy ile, jak zdrowie pozwoli, jaka forma też będzie, bo to też jest dosyć ciekawy i taki znak zapytania, bo miałem okazję tylko uczestniczyć w paru lotekach, Mistrzostwach Polski regularnie, ale to jest mało, aby ocenić tutaj moją pozycję na rynku polskim, więc to wszystko też wyjdzie w praniu i zobaczymy. Czy jakiś stres, presja ci towarzyszy, czy ty jesteś na takim etapie, że po prostu granie sprawia ci przyjemność? No bo to jest taki etap, do którego też trzeba dojrzeć, że gra sprawia mi tylko i wyłącznie frajdę, przyjemność, bo ja już tak naprawdę to, co miałem zrobić, to zrobiłem. Tak, na razie w chwili obecnej nie ma żadnego stresu, żadnej presji. Presja może się pojawić później, kiedy się będą zbliżały rozgrywki, kiedy będziemy potrzebować punktów, kiedy będziemy potrzebować wygrywać mecze, będziemy gdzieś tam balansować, czy będziemy w pierwszej siódemce, czy będziemy grali o utrzymanie, czy walczyli o medale. Zawsze, no, podchodząc do sezonu, zawsze nastawienie jest takie, aby grać o najwyższe cele. Ale mówię, no sezon też i sytuacje też, które się tworzą podczas sezonu, weryfikują jak gdyby wszystkie mecze i cały sezon, więc tutaj jak gdyby myślę, że z takimi rzeczami jak presja, stres, to każdy sportowiec ma do czynienia, a czasami jest większa, czasami mniejsza. Ale na chwilę obecną nie czuję żadnego stresu, tak bardziej taką ekscytację. O, tutaj pozdrawiamy też menedżera Michała Napierałek, który pozdrawia Cię, Filip, serdecznie. I dziękuję za zaufanie, bo gdyby nie menadżer i trener, to na pewno bym no nie grał w tym klubie, więc ja też się bardzo cieszę i dziękuję. Okej, okay, dobrze. Pojawiają się pytania. Oczywiście zachęcam Was do ciągłego zadawania pytań, lajkowania, udostępniania transmisji. Pozdrowienia od Katarzyny Marszał, z którą nawet chyba trenujesz. Tak, trenuję też często z Kasią, również ją prowadzę. Zaufała mi jako trenerowi i jak gdyby przygotowujemy się do ważnych zawodów. Mamy już małe, drobne sukcesy, zwycięstwo w China Open, w Polsce też Kasia wygrała Pro Tour. No i cały czas jak gdyby głównym celem jest to, aby zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie. Jak wiadomo, teraz będą dopiero za rok, więc musimy troszeczkę czasu poczekać, bo cały czas tworzy się ten regulamin i jeszcze będą zawody, które będą kwalifikacją bezpośrednią do turnieju, więc cały czas jak gdyby trzymamy rękę na pulsie i walczymy o to, aby do Tokio Kasia pojechała i tam też grała o najwyższe cele. A na pewno ją na to stać, bo jest super zawodniczką, która podchodzi do sprawy bardzo poważnie, a ja tylko będę starał się jej pomóc, żeby te cele zrealizować. A jak nie, to też nie będzie źle. Najważniejsze, żeby czerpała z tego radość i dawała z siebie wszystko, żeby mogła później powiedzieć, że zrobiła wszystko to, co mogła. A sam sukces, ten końcowy, to już jest drugorzędna sprawa.
I tak ze swojej strony mogę tylko Kasi spytać, gdzie ona trzyma te wszystkie puchary i medale. Czy ona ma osobny jakiś pokój, czy gdzie to trzyma, bo tego jest mnóstwo. Naprawdę bardzo utytułowana zawodniczka. Myślę, że najlepsze dopiero jeszcze przed nią, czego jej życzę i też tobie, jako osobie, która ją prowadzi. No tak, ale jak Kasi zapytasz, czy Kasia, czy jakie są twoje sukcesy, ona Kasia ci powie, że albo nam wszystkim powie, że ona nie potrafi grać ping-ponga, ona nie potrafi grać, ona nie umie grać i te wszystkie sukcesy już schodzą na bok. A naprawdę potrafi świetnie grać, ma tyle sukcesów i pucharów, ale jest też no, niesamowicie skromną osobą, więc dlatego nie lubi o tym rozmawiać i trzeba ją cały czas ciągnąć, że i jak gdyby gruntować tą jej pozycję i jak gdyby dawać jej cały czas tą pozytywną energię, żeby była ta wiara w siebie i w swoje umiejętności. Więc tutaj naprawdę fajnie się z nią pracuje. Pan Piotr Laskowski, kibice witają pana Filipa w Polonii. Pan Paweł Walczak, Filip chodzi na Lechię, czyli masz trzecią kartę w portfelu jeszcze. Musiał zdradzić. Tak, pochodzę z Gdańska i też jak czasami jestem u rodziców czy nad morzem, no to też no, na pewno warto pójść na taki stadion, zobaczyć jak chłopacy grają i ta piłka czasami jest różna, czasami są fajne mecze, czasami mniej ciekawe, ale na pewno oprawa i te wszystkie stadiony, to aż się marzy, żeby tam po prostu pobiegać na tej trawie. Ale mi dali rakietkę do ręki, albo sam wziąłem trochę późno, ale wziąłem sam do ręki i jak gdyby muszę i chcę no, biegać po sali, a nie na zewnątrz. Pan Michał Napierała dodaje, że mamy Ślązaka w klubie, to jest Alfred, on nie mówi, on Godo, na bank cię nauczy gwary. No, pan Alfred znany w środowisku, bardzo w porządku człowiek, na pewno tej gwary będzie cię uczył i będziesz pod koniec sezonu Godą, ale zaczynamy poważniejsze rzeczy. Tomasz Godlewski, jakim sprzętem grasz? Jakim sprzętem gram? Tak. Gram sprzętem Peter Korbel Off. Deska taka troszeczkę wolniejsza, z fajną kontrolą, bo teraz wiadomo, wszyscy grają tymi szybkimi deskami z wkładkami. Ja preferuję tą deskę bardziej miękką, wolniejszą troszeczkę i taką deską właśnie jest Peter Korbel. A gumy na razie mam Tenergy 05, bo takie dostajemy z klubu, dostawałem z klubu belgijskiego, więc gram Tenergy dosyć twarde, też tam staram się wybrać te twardsze, cięższe gumy, żeby ta piłka się troszeczkę sprężyście odbijała. Jeszcze powrócę do tego sprzętu, z tego względu, że nie gram już Pro Tourów, ani w takich większych halach, więc ta deska jak gdyby na mecze ligowe jest odpowiednią deską. Z reguły się gra mecze w Belgii, czy gdzie grałem w Szwecji, graliśmy na takich mniejszych halach, nie takich dużych kolosach, to wtedy ta deska jest odpowiednia. Czy ty jesteś zawodnikiem takim, który lubi eksperymentować, gdzieś tam poznawać jakieś nowinki technologiczne, czy jak uznajesz, że idzie Tenergy, to zostawiam Tenergy, bo jest wszystko ok? Nie wiem, czy testowałeś Dignixa, czy obserwujesz, testujesz jakieś nowości, które wchodzą na rynek innych firm, jak to z tobą jest? Właśnie ja nie jestem takim sprzęciarzem za bardzo. Ja też nawet niektórzy się ze mnie śmiali, że jak ty możesz grać taką deską? Kiedyś pamiętam, grałem z parkiem, z której po prostu cały czas ta piłka spadała i ja też nie wiedziałem o co chodzi. No, aż w końcu też no, trochę tam pozmieniałem, dałem koledze, żeby mi dobrze nakleił, podpowiedział, ale nie jestem takim fanatykiem. Który ciągle siedzi, klei i sprawdza i eksperymentuje, a to też na pewno pomaga w tym sporcie, bo jak wiadomo, też sprzęt ma ogromną rolę, odgrywa ogromną rolę, ale ja też trochę nie mam na to za bardzo czasu, przychodząc po treningu do domu, nagle wyciągać sprzęt, kleić, kombinować, wycinać i to też trochę czasu zajmuje, bo te gumy muszą poleżeć, trzeba sprawdzać, suszyć i tak dalej, więc to jest trochę
grubsza sprawa, a ja do tego nigdy jakoś takiej wagi nie przywiązywałem. Okej, okay. Kolejne pytanie od pana Jakuba Hazika. On pyta o sprzęt, ale to przed chwilą zdradziłeś, czym grasz. Pyta o twój dzień treningowy. Mój dzień treningowy wygląda praktycznie tak samo już od dłuższego czasu. Trenuję rano w granicach między 9 a 12. To jest mój taki czas na swój trening. Już mówimy, jak jestem w sezonie, tak? To jest mój trening, kiedy dbam o siebie i jak gdyby staram się cały czas rozwijać. Jest to trening techniczny na stole, który trwa 1,5 godziny do dwóch. Plus dodatkowo zawsze staram się jakiś trening fizyczny też lub stretching lub jakieś inne takie ćwiczenia szybkościowe wprowadzać, więc jak gdyby taki blok mój treningowy dzienny to są 2-3 godziny treningu i tak to wygląda. Trenuję raz dziennie, czasami się zdarza, kiedy mam jakiś obóz albo przygotowania do ważnych meczy sezonów, to zdarza się, że jeszcze po południu godzinkę. Często do mnie przyjeżdża też Bagalej, z którym lubię też trenować i też często no, wtedy dwa razy trenujemy dziennie, po południu trochę krótsza sesja godzinna, ale jakiś tam serw, odbiór albo gra na punkty też wchodzi w grę. Czasami jeżdżę do Grodziska też, trenuję, kiedy są jakieś ważne zawody, przygotowania, to też jeżdżę. I też, ale w godzinach rannych, tak jak mówię, w tych godzinach, które gdzieś tam sobie wyznaczyłem. Wspominasz, że nie masz czasu i ja też tutaj no, trzeba dodać, bo nie powiedziałem jeszcze tego, no ale Filip to jest osoba zapracowana, bo to są nie tylko treningi, to nie tylko występy w lidze, ale ty masz też swoją akademię, która z tego co widziałem świetnie prosperuje w Warszawie. Tak, staram się też jeszcze swoją wiedzę gdzieś tam nabytą przekazywać, więc jestem cały czas w sporcie. To prawda, prowadzę też akademię, aczkolwiek akademia też za dużo czasu mi tak nie zabiera, bo to są spotkania dwa razy w tygodniu, w wieczornych godzinach między 20:30 a 22:00. Mamy fajną grupę, 20 osób około, więc wpadłem na taki pomysł, żeby dać tym ludziom coś fajnego, przekazać trochę wiedzy, żeby oni też mieli prawo się poczuć jak na przykład sportowcy, bo którzy przynależą do jakiegoś klubu, którzy mają trenerów, którzy mają jak gdyby nad sobą jakąś opiekę, a ci, którzy na przykład zaczynali później grać w wieku 30 lat, w wieku 35, w wieku 25, nigdy nie mieli okazji być w żadnym klubie, to dla nich właśnie stworzyłem z taką akademię, taki pomysł, aby oni też przynależeli do jakiejś grupy, żeby mieli swojego trenera, żeby występować w lidze, więc tutaj też możemy się poszczycić małymi sukcesami, bo właśnie drużyna mojej akademii, Akademia Warszawy, tak się nazywa, awansowała w tym roku do czwartej ligi, grając praktycznie dwa sezony, już w drugim sezonie teraz awansowała do czwartej ligi, więc idziemy do przodu, chłopacy robią postępy, systematycznie trenują, więc na pewno to też cieszy, a im to mam nadzieję sprawia wielką frajdę i też serdecznie pozdrawiam i gratuluję na wizji awansu. To jest też pytanie Marka Gudzelaka, bo on życzy, żebyś grał jak najdłużej, ale czy myślałeś, co będziesz robił po zakończeniu kariery i ta akademia pójście w rolę takiego opiekuna, trenera, to jest to, w czym czujesz się dobrze, co będziesz kontynuował gdzieś, jak skończysz granie? Myślę, że tak. Myślę, że cały czas chciałbym zostać przy sporcie, aczkolwiek różne są sytuacje, które się jak gdyby wydarzają w życiu, więc ciężko powiedzieć, ciężko wybiegać przyszłość, ale na dzień dzisiejszy widziałbym siebie w roli takiego trenera. Chciałbym też mieć grupę młodzieży. Marzy mi się, aby być też właścicielem małej, fajnej salki, gdzie tam naprawdę tenis stołowy by tętniał życiem i żeby dużo się tam działo, żeby do południa trenowali młodzi, po południu trochę starsi, żeby też były mecze ligowe, turnieje. To jest takie marzenie, ale też żyjemy, wiadomo, w takim mieście, jakim żyję, czyli Warszawa,
gdzie tutaj o jak gdyby kawałek metrów jest bardzo ciężko, bardzo dużo to kosztuje. Też w Śródmieście, gdzie mieszkam tutaj, jak gdyby Mokotów i centrum Warszawy, jest ciężko o wynajęcie takiej hali i czy nawet zagospodarowania kawałka podłogi czy miejsca hali, gdzie można te stoły rozstawić i spokojnie trenować, więc tutaj na pewno to są olbrzymie i ogromne koszta, bez których jak gdyby tutaj ciężko funkcjonować i zrobić coś fajnego dla tej dyscypliny. Pozdrowienia od Jarka Klamuta, pozdrowienia od Piotra Gratka, prosto z Akademii Warszawa. Marek Gudzelak dopytuje, gdzie będziesz trenował. Czyli to będzie, tak jak wspominałeś, pewnie Warszawa, Grodzisk, Grodzisk, Warszawa, ze wskazaniem na Warszawę. Dokładnie tak. Ja tutaj mam dosyć dobre warunki. Na Solcu stoją stoły, jak gdyby 12 godzin dostępne na dobę. Więc ja tutaj mam też dobrych sparring partnerów, bo jest Paweł Chmiel, Jakub Kosowski, z Filipem Mynarskim też bardzo często trenuję na wiele piłek, na treningi, na wiele piłek, trening techniczny. Więc jak gdyby tutaj mam dosyć duże pole do popisu i są fajni sparring partnerzy, zawodnicy, czynnie grający, więc tutaj jest naprawdę fajne zaplecze, plus Grodzisk, który też jak gdyby zawsze przyjmuje mnie otwarcie i mam możliwość trenowania z nimi, więc kiedy tylko będzie okazja i to też na pewno pojadę. Tutaj. Plus jeszcze zaznaczę, że też dochodzi Gdańsk, bo też trochę czasu spędzamy latem w Gdańsku z moimi rodzicami i tutaj też przychylność Michała Dziubańskiego i Piotra Szafranka też zawsze pozwalają mi trenować z grupą, nie ma żadnego problemu, więc też jest taka możliwość i też często trenuję w Gdańsku z kolegami również Chojnowski, Patryk, Bartosz Sów, więc jest tam też, no mówię, często też trenuję w Gdańsku. Nie, takiego zawodnika to się bierze z otwartymi ramionami do treningu. To już nie mi oceniać, no ale staram się zawsze przykładać do treningu. No, kiedyś mogłem trochę dłużej, więcej trenować, teraz już troszkę mniej, ale jak jestem na treningu, to staram się dawać siebie wszystko. Tak Lucjan Błaszczyk kiedyś powiedział, że to jest taki czas, że powoli trzeba przechodzić w trening nie ilościowy, tylko jakościowy, albo jak to niektórzy mówią, ekonomiczny. Tak, na pewno trzeba trenować z głową. Od najmłodszych lat już trzeba trenować z głową. Moja droga trochę była tutaj inna, bo ja bardzo późno zaczynałem trenować. Ja zaczynałem trenować tak w wieku 15-14 lat. Dopiero zaczynałem wchodzić do grupy treningowej, gdzie był trening tam 3 razy w tygodniu. Więc ja musiałem bardzo szybko gonić zawodników i też miałem taką okazję właśnie, że podpatrywałem chłopaków na AWF-ie, bo tam była akurat szkółka kadry Polski, wszystkich zawodników najlepszych w Polsce, jak i w Europie, bo oni wtedy też zdobywali medale Mistrzostw Europy i to nawet złote 2 razy. Więc ja przychodziłem na tą salę między lekcjami i podpatrywałem tych chłopaków i mówiłem, kurczę, jak tutaj zrobić, żeby się dostać do tej grupy i z nimi tutaj trenować. No, ale dopiero mi było dane w ostatnim wieku juniora, kiedy też dopiero się przebijałem do tej czołówki i dopiero jak gdyby mogłem dołączyć już w pierwszym roku seniora do całej grupy i też dzięki właśnie Leszkowi Kucharskiemu i Wojtkowi Kołodziejczykowi, nie Wojtkowi, przepraszam, Jarosławowi Kołodziejczykowi, to dołączyłem do tej grupy i mnie wciągnęli i mogłem wtedy już grać, aczkolwiek sam sobie to wywalczyłem, bo już wtedy w juniorach chyba zdobyłem brązowy medal singla, więc były ku temu jakieś papiery. O Wilku mowa, wspominałeś o Michale Dziubańskim. Napisał szacun zawsze dla Szymana. Także ja się tylko dołączam do tego, co trener Dziubański pisze. Pozdrowienia dla Michała Dziubańskiego. Ślemy prosto do Trójmiasta. Dokładnie. Pozdrowienia od Macieja Pietkiewicza dla ciebie. Cześć Filip, niesamowite, jak udaje ci się połączyć rolę trenera, zawodnika, męża i taty. Pozdrawiam. No nie jest ciężko, coraz więcej przybywa mi siwych włosów na brodzie, na głowie.
więc nie jest łatwo, ale to też jest jakiś tam challenge dla mnie i staram się ciągnąć te gumy raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, więc nie, dajemy radę, mam ogromne wsparcie od żony, więc tutaj jak gdyby mamy obopólną korzyść. Mam nadzieję, że ja ją wspieram, ona mnie i dajemy radę. Słowa uznania też od Kasi Marszał. Dziękuję Filip, jesteś najlepszym trenerem i świetnym zawodnikiem. Trzymam kciuki za każdy twój mecz. Pan Mirosław Sokołowski, mistrzu nareszcie w Polsce, super. Jarek Klamut pozdrawia i wróciłby jeszcze pograć do Anglii. Fajne to były czasy. Tak, też miałem okazję występować w lidze angielskiej, ale tam już chyba jest, nie wiem jak teraz liga dokładnie wygląda, aczkolwiek za moich czasów, jak akurat chcieli trochę reaktywować tą ligę, bo kiedyś była dosyć silna, później był taki trochę przestój, wszyscy zawodnicy wyjechali, ale kiedy akurat mój serdeczny kolega zaprosił mnie do drużyny, żebym mógł reprezentować jego klub, to akurat dosyć silna była, bo i wrócił Drinkhol i Hezzy Ben wtedy grał, więc było dosyć dużo dobrych zawodników i dosyć ciekawa była, ale niestety chyba tam się już później zaczęło troszeczkę psuć, brakować budżetów w klubach i później troszeczkę ten poziom jak gdyby spadł. Teraz nie śledzę, już nie wiem jak jest w chwili obecnej. Cały czas Filipowi możecie zadawać pytania. Ja bym teraz zamknął klamrą twój transfer i twoją akademię i zacząłbym rozmawiać trochę o ping-pongu, bo ty jesteś zawodnikiem, który jest ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata. Wiadomo, że ta gra w ping-ponga, a tenis stołowy troszeczkę się różnią, chociażby sprzętem i regułami gry. Ale jak ty zapatrujesz się na twoje występy podczas Mistrzostw Świata w ping-pongu? Czy będziesz podejmował rękawice, czy skoncentrujesz się tylko na tenisie stołowym? A jak to będzie wyglądało u ciebie? Powiem tak, jest to na pewno bardzo fajna przygoda, jest to super frajda dla mnie uczestniczyć w takich zawodach Mistrzostwa Świata i być częścią też tej całej otoczki drużyny, środowiska pingpongowego, bo jest to dosyć ciekawa i mówię, i fajna przygoda. Jeżeli chodzi o połączenie tenisa stołowego z pingpongiem, ja jestem takim zawodnikiem, który gra defensywnie w ping-ponga, więc tutaj absolutnie nie przeszkadza tenis stołowy w przygotowaniach do Mistrzostw Świata. Jeszcze też chciałbym zaznaczyć, że w ping-pongu mamy 2-3 razy do roku zawody tylko. To są Puchar Świata, w którym też uczestniczyłem w Chinach, Mistrzostwa Polski i dochodzą Mistrzostwa Świata. Zawsze priorytetem dla mnie jest tenis stołowy i jak gdyby rozgrywki ligowe, bo głównie do tego się przygotowuję. Natomiast kiedy jest ta luka w sezonie, to zazwyczaj jest Mistrzostwa Świata odbywają się na początku, pod koniec stycznia. Reguły miałem w Belgii taką przerwę od meczów i miałem możliwość potrenowania 3-4 dni do tych Mistrzostw Świata, aczkolwiek mówię, no, dużo czasu nie poświęcam, dlatego też może mógłbym zajść dalej, gdybym poświęcił miesiąc czy 2-3 tygodnie, ale to na pewno nie koliduje z tenisem stołowym i też jestem tak dogadany tutaj w klubie, że jeżeli terminy pozwolą i nie będzie żadnych, jak gdyby terminy się nie pokryją pomiędzy meczem ligowym a ping-pongiem, to też będę mógł brać udział, uczestniczyć w tych zawodach, mówię, bo ja potrzebuję tylko 2-3 dni, a to do tego, aby troszeczkę złapać czucie i wystąpić w Mistrzostwach Świata czy w Mistrzostwach Polski, więc ale na pewno priorytetem jest Superliga Polska, więc tutaj główny nacisk jest na tenis stołowy. Kibice z Bytomia pytają, kiedy zawitasz do Bytomia? No, ciężko powiedzieć. No, myślę, że przed meczem na pewno. Też mam tak w kontrakcie, że muszę być przed meczem w klubie, zagrać trening, więc
Myślę, że chciałbym też jak gdyby poczuć tą salę, ponieważ wiem, że teraz Bytom gra w innej hali, mają swoją halę, więc ja też myślę, że w sierpniu będzie okazja, aby przyjechać na 2-3 dni, może z Robertem razem i potrenować. Pan Maciej Pietkiewicz pyta z ciekawości, w ilu klubach grałeś w jednym sezonie? Zdarzyło się, że w trzech, o ile dobrze pamiętam. Tak, był taki okres, że występowałem w trzech klubach. Akurat był taki przywilej, gdzie można było w tych ligach, w których występowałem, występować. To była chyba Liga Francuska, Liga Szwedzka i Liga Angielska. Ale to tak każdy myśli, że o, tutaj zagrał w Lidze Angielskiej. To były sporadyczne mecze, to też były zatrudnienia takie na pojedyncze mecze, więc to nie było tak, że grałem 20 meczy we Francji. Zawsze był ten priorytet, gdzieś ten jeden klub był najważniejszy, gdzie musiałem dostosować się jak gdyby najbardziej do tych wszystkich, do terminarza całego, a dopiero dodatkowe, kiedy była luka, kiedy był wolny termin, to mogłem pojechać na mecz i pomóc drużynie z Göteborga albo drużynie z Londynu, więc to tak brzmi, że występowałem w trzech ligach naraz, ale tak na dobrą sprawę to były tylko pojedyncze i sporadyczne mecze. Gdzieś tam od jakiegoś czasu, gdzieś tam w kuluarach w Polsce trwa też dyskusja na temat tego, czy by w Polsce ligi nie uwolnić, czyli żeby zawodnicy mieli możliwość grania w kilku ligach. I faktycznie z tego, co ty mówisz, to byłoby to do zrobienia, bo dobrze rozumiem, że ty podpisujesz jakby kontrakt z klubem wiodącym i potem, jeżeli czas ci pozwala na to, żeby pomóc innej drużynie, to ty wtedy pakujesz walizkę, lecisz do Göteborga czy do Londynu, pomagasz i wracasz, tak? Dokładnie tak. To moim zdaniem to wszystko zależy od podejścia menadżera, od podejścia klubu, od relacji też z zawodnikiem, bo też musi być zaufany zawodnik, który nie będzie przeciągał jak gdyby gumy na swoją korzyść i nie będzie nagle przylatywał dzień przed meczem albo w czasie meczu, albo grał 3 mecze pod rząd, praktycznie będąc we Francji, następnego dnia w Szwecji, a później przyleci do Polski, bo to wiadomo, że ciężko będzie formę utrzymać. Ale wszystko mi się wydaje od jak gdyby zależy od kontraktu też, jaki zawodnik podpisze z danym klubem. I tutaj myślę, że można to wszystko pogodzić. Aczkolwiek nie chcę się wypowiadać, ja mogę się wypowiadać tylko pod kątem roli zawodnika, że jest to do zrobienia i można też to pogodzić i to jest sprawa otwarta. Dobrze. Pan Mirosław Sokołowski, my z mistrzem Filipem Młynarskim ćwiczymy. Pozdrawiamy. Pan Ryszard Grzelak pozdrawia. Pani Dobrawy słowa, że faktycznie bardzo wspierasz i jesteś na medal. Dziękuję. Pan Paweł Walczak, najlepszy obrońca na świecie w ping-pongu. Właśnie, skoro jesteśmy przy panu Pawle Walczaku, no osoba, która pomogła ci w wielu rzeczach, bo ja sobie przejrzałem gdzieś tam internet i nagle Filip Szymański jest ambasadorem no, kliniki Reha Sport, której no, w świecie sportu nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to jest porządna, wiarygodna klinika, w której no, leczą się najlepsi. Pojawił się gdzieś tam Lee Cooper, pojawił się Decathlon, dla którego robisz spoty. Nagle gdzieś tam zostałeś takim pionierem, pokazałeś, że no, tenis stołowy można pokazać, można zareklamować. Jak to się wydarzyło? Bo to jest dosyć ciekawe. Tak, z Pawłem się poznaliśmy właśnie przez tenisa stołowego. Przychodził też na Solec, mieliśmy okazję razem trenować i bardzo, bardzo mi pomógł, to prawda. I dalej pomaga, bo dalej jesteśmy w kontakcie i całym sercem Paweł próbuje jak gdyby dźwignąć tą całą dyscyplinę, szuka jakichś rozwiązań, żeby tej dyscypliny było więcej w mediach, żeby ta dyscyplina była coraz lepsza, żeby jak było nas widać i stara się, mówię, ale też nie zawsze to wszystko wychodzi. Też bardzo często rozmawiamy na ten temat, że dlaczego sprawy się toczą w takim kierunku, a nie innym,
Ale to my wszyscy wiemy, jaka ta dyscyplina jest. Chcielibyśmy, aby też dorównywała piłce nożnej, siatkówce, piłce ręcznej, skoki narciarskie też wiemy, jak są popularne w Polsce. Czasami to jest walka z wiatrakami, ale na pewno Paweł robi ogromną robotę, stara się, pomaga też przy Mistrzostwach Europy teraz, które mają się odbyć. Więc jest bardzo zaangażowany w tenis stołowy i też bardzo dziękuję mu za to, że jak gdyby też widział we mnie potencjał, uwierzył we mnie i pomógł mi tak od strony marketingowej bardzo mocno, bo mówię, można to wszystko pogodzić, można to wszystko ładnie ubrać, sprzedać, tylko to wymaga pracy jak gdyby całego środowiska i wszystkich klubów i całego związku i tutaj mówię też o zatrudnieniu menadżerów, żeby to było wszystko, a także i zawodników, którzy powinni wrzucać te posty i tych jak gdyby widnieć na tym świecie całym facebookowym i instagramowym, żeby jak gdyby tej dyscypliny było dużo. No. To jest ciężka sprawa. No. Tak samo chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, ale mi wyleciało coś z głowy teraz. Może się przypomnie, ale faktycznie gdzieś tam zauważam, że no, może na początku, no panie Pawle, no też no, jako rodzina tenisa stołowego i jako Lotto Superliga, no to też słowa podziękowania, no bo pan działa nie tylko dla Filipa, nie tylko dla związku, ale też dla całego tenisa stołowego w Polsce, więc ukłonę. Kolejna rzecz jest też taka, że nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, Instagram, Facebook i gdzieś tam zauważam taki pomału ruch w dobrą stronę. To oczywiście nie powinno iść tak mozolnie i wolno, ale gdzieś tam kierunek jest obrany, tych profili się pojawia coraz więcej, no i gdzieś to powinno być naturalne. Tutaj pełna zgoda z tobą, to jeżeli rano przeglądamy telefon i odpalamy Facebooka, Instagram, no to ten tenis stołowy musi być gdzieś u góry cały czas. Tutaj Tomek Lewandowski na początku cię pozdrawiał. Widzę też, że robi coraz lepszą robotę ze swoim klubem, coraz więcej takich ciekawych treści dla młodych zawodników, kibiców. Także to wszystko idzie w dobrą stronę, aczkolwiek fajnie by było, gdyby to było bardziej takie zdynamizowane. No to prawda, no to są na razie takie poszczególne posunięcia, to są takie malutkie jak gdyby sygnaliki czy małe światełko w tunelu, tylko że to wszystko by trzeba było połączyć, to musi być ogromna praca wielu ludzi, to też musi być, jak gdyby musimy zaistnieć też trochę na przykład w przeglądzie sportowym, takie jest moje zdanie na przykład, dlaczego Superliga nie ma poświęconego na przykład jednej strony w tygodniu, jednej, mówię o formacie na przykład A4, żeby był opis wszystkich. Ciężko znaleźć wyniki meczów, żeby był opis każdego meczu, żeby nie tylko suche wyniki w formacie takiej małej tabelki i bez żadnego zdjęcia, tylko gołe wyniki, żeby to było przedstawione w sposób ciekawy. Wywiady, bo mówię, no my ligą się nie różnimy za dużo od nie wiem, od Bundesligi czy ligi francuskiej. Jeżeli chodzi o poziom, o halę, o teraflex, o stoły, o jak gdyby sprzedanie tego, tylko że jak gdyby brakuje trochę tego zainteresowania mediami, brakuje zainteresowania też trochę, kluby muszą też wykonać trochę większą robotę, żeby ściągnąć tych kibiców. Co zrobić, żeby zapełnić te sale? Co zrobić, żeby więcej ludzi przychodziło, żeby te mecze były ciekawsze? No, może, nie wiem, wprowadzić bułkę z kiełbasą, może wprowadzić piwo, może, no, tak sobie żartuję teraz, ale coś takiego, jakiś taki haczyk, żeby mówię, żeby tych kibiców przyciągnąć, może jakieś spotkania z zawodnikami, żeby ci kibice byli bliżej zawodników, żeby każdy poznał trochę zawodnika, żeby mógł z nimi, nie wiem, raz po raz odbić tą piłkę, no bo sympatyków tenisa stołowego jest mnóstwo, jest ogrom. Wielokrotnie jak lecę gdzieś na mecze czy samolotem, to wszyscy po prostu grają w ping-ponga. A ja to gram tak, ja to gram tak. Tobie bym tak podkręcił, żebyś na pewno nie odebrał. Wielokrotnie się słucham
z takimi, jak gdyby spotykam z takimi opiniami, tak jak na przykład, to gdzie ty lecisz? Do Niemiec lecisz, żeby pograć ping-ponga? To co, u nas nie ma stołów, że ty musisz do Niemiec lecieć, pograć ping-pong? Ja mówię, nie, mamy obóz przygotowawczy albo lecę na mecz, więc tak mówię, no, każdy miał styczność z ping-pongiem, jest dużo, dużo amatorów, dużo, dużo sympatyków, którzy kiedyś trzymali rakietkę i warto by było jak gdyby tych wszystkich sympatyków zjednoczyć, no, i pokazać ten fajny tenis stołowy. Aczkolwiek też teraz ten tenis stołowy troszeczkę idzie w takim kierunku, gdzie te akcje są tak dynamiczne, tak szybko się kończą. Każda podwyższona piłka jest od razu jak gdyby wygrywana przez zawodnika mocnym uderzeniem, że to trochę też traci na atrakcyjności tego sportu. No, kiedyś troszeczkę inne były te wymiany, dłuższe, bardziej widowiskowe, jakieś niedokładne serwy, odbiory. Dalej była toczona gra, wymiana, a teraz to jest po prostu gra trochę bardzo siłowa, szybka. Tej piłeczki tak naprawdę czasami nie widać. I to trochę jak gdyby tutaj tracimy jako dyscyplina pod kątem medialnym. To prawda, Ktoś, ta ktoś, kto dyscyplina. miał, ktoś, kto miał styczność z tenisem stołowym, to jeszcze to jak gdyby złapie, bo obserwuje sobie kąty rakietek, jak to zagrał, jak zagrał flipa, jak zagrał, ale mocno zagrał. Ale taki typowy amator, typowy zawodnik, który nie miał styczności z dyscypliną takiej bliższej, to naprawdę nie będzie wiedział, o co chodzi, więc tutaj szkoda, no ale z jednej strony no też dążymy do tego, aby się rozwijać, no i ta gra musi iść w tym kierunku. Jak ktoś chce zostać mistrzem świata czy mistrzem olimpijskim, to niestety, ale tak musi grać, no szybko, mocno i na temat. Przed naszą rozmawiałem chwilę z Tomaszem Godlewskim, który też kazał cię gorąco pozdrowić. Mówił, że poznaliście się podczas turnieju w Las Vegas, więc weryfikuję. Tak, To oczywiście. prawda. I też był wielki sympatyk, jak Tak tylko może, jest. to śledzi i wszystkich zawodników w Stanach i przyleciał ostatnio nawet na Mistrzostwa Polski, więc no, super sprawa. Kazał cię pozdrowić, ale już mówię Pozdrawiam. o tym, co do czego gdzieś tam dążę. No on mówił tak, że no oni chcą też promować tenis właśnie poprzez to, że ja jako Łukasz Betański, który gdzieś tam gram sobie powiedzmy pół roku i powiedzmy Mateusz, który gra 5 lat, on może zagrać w jednym turnieju powiedzmy z Filipem Szymańskim, czy z Lucjanem Błaszczykiem i Danielem Gurakiem, trafią na siebie do grupy. I mogą zagrać ze sobą mecz, tak? To jest też promocja, to jest to, o czym ty wspomniałeś, tak? To poodbijanie przed czy po meczu, ale ten zawodnik jest do dyspozycji. Ja mogę z nim poodbijać, on może mi dać jakieś rady, coś wskazać, podpowiedzieć. I faktycznie myślę, że też do tego chciałeś dążyć. Rodzi się taka fajna więź między zawodnikiem a kibicem, tak? No bo ci kibice to są Dokładnie tak. amatorzy, tak? Oni grają. Dokładnie tak. No, kibic przyjdzie na mecz, będzie cię dopingował wtedy, kiedy powie koledze, na przykład, słuchaj, z nim to odbijałem, albo obok mnie trenował, albo słuchaj, no nie wiem, oddał mi okładzinę, albo pogadaliśmy razem, super gościu i tak dalej. No i tak się wiąże to, i tak się jak gdyby tworzy tą relację i wtedy też fajnie iść komuś kibicować, kogo się zna, prawda? Kogo z którym Dokładnie. wypiło tą kawę lub chwilę odbiło i no, bo wtedy też to serce jest bliższe tej osobie, prawda? Więc też no, to są ważne takie relacje. No, też jak patrzymy, miałem okazję grać w Bundeslidze i obserwowałem te wszystkie mecze, to też po każdym meczu był poczęstunek, kolacja, kibice mogli przyjść, pogadać, wypić piwo i jak gdyby wszyscy byli jedną wielką rodziną. No, więc tam nie było tak, że po meczu ktoś wsiadał do samochodu i jechał osobno na kolację, tylko wszyscy mieli poczęstunek, nawet drużyna przeciwna. Tak jest we Francji, gdzie to jest obowiązek, kiedy siadamy wszyscy razem przy stole, zostają sponsorzy, zostają prezesi klubów i jak gdyby przez chwilę sobie tam biesiadujemy, rozmawiamy o meczu, o planach, a dodatkowo obok stolik jest, gdzie mogą usiąść kibice, mogą zjeść z nami posiłek, wypić piwo i to się wtedy wiąże, ta fajna relacja. Wtedy się chętnie przyjdzie na ten mecz, porozmawia, pogada. No i wtedy człowiek wraca do domu już z takim
fajnym poczuciem, że też jest częścią tej drużyny. Także klubom podpowiadamy, to jest fajny pomysł i nie jest to jakiś drogi pomysł, wystarczy tak naprawdę trochę chęci, żeby takie więzi gdzieś tam zacząć tworzyć i je umacniać. Jedziemy dalej z pytaniami. Pan Sławomir Mikołajewicz, Filip to świetny trener, zawsze zaangażowany, cierpliwy i motywujący. Dziękuję, pozdrawiam. Okej. No, Paweł Walczak odpisał, że jest zawstydzony, że jest aż zawstydzony i dziękuję Filipowi za te słowa. I dodaję, w okresie pandemii tenis stołowy ma szansę podskoczyć o dwie półki wyżej i trzeba to wykorzystać. No to prawda, też z Pawłem trochę rozmawialiśmy na ten temat, że teraz jest taki trochę przestój, jeżeli chodzi o wydarzenia, czy artystyczne, czy sportowe, mało jest tych zgromadzeń i teraz jest dobry czas na to, aby właśnie tego kibica zainteresować tą dyscypliną, tym sportem, kiedy ma tak mało wydarzeń, jeszcze raz powtórzę, tych koncertów, jakichś, nie wiem, wydarzeń sportowych wielkich, odwołana została piłka nożna, została odwołana olimpiada i my teraz tym trochę mniejszym sportem, tą mniejszą dyscypliną możemy właśnie wskoczyć trochę wyżej, możemy zainteresować, ale to też trzeba włożyć ogromną pracę, wyjść do ludzi, pokazać ciekawy tenis stołowy, na pewno nie zamykać się i nie poddawać, tylko przejść do przodu, aby te imprezy się odbyły, aby mistrzostwa się odbyły, oczywiście wszystko z zachowaniem reguł i zasad panujących w tym ciężkim okresie, ale to można zrobić, można na pewno nie obejść, ale zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi i żeby jak gdyby kibic miał frajdę z oglądania, a przy okazji też zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa. Bo mówię, nie ma tutaj żadnego dystansu. Dystans jest zachowany, nie ma żadnej, jak gdyby, nie jest to sport kontaktowy. Kibiców też można w bezpieczny sposób porozsadzać, wprowadzić na salę, wyprowadzić z sali. Mogą być transmisje online. Można przestrzegać zasad, nie trzeba podawać rąk, można się kłaniać, można, nie wiem, ręcznik kłaść w bezpieczne miejsca. Mówię, to wszystko jest do zrobienia. To jest taka dyscyplina, gdzie też fajnie akurat mogłaby się w tym czasie teraz ciężkim odnaleźć. No i też niedługo Mistrzostwa Europy, to też jakiś kolejny bodziec, który powinien zostać wykorzystany do promocji tenisa stołowego. Kolejne pytanie, właśnie pani Dobrawa. Czy zaraziłeś kogoś tenisem stołowym i czy chciałbyś, aby twój syn grał w tenisa stołowego? Ciężko powiedzieć, czy zaraziłem. Myślę, że na pewno swoją grą, czy swoją jak gdyby taką pasją do tej dyscypliny, na pewno komuś kogoś zaraziłem. Młodych chłopaków, mam paru takich, z którymi gram, Max, Staszek, Franek, Kuba, Kacper, mój syn Vidal, nie wiem, jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam, ale to są młodzi chłopcy, którzy też chętnie przychodzą na treningi i wkładają w to serce i myślę, że pokochali i polubili tą dyscyplinę. Dziewczynki mam też, które też bardzo fajnie grają i potrafią grać, Amanda, Amelia, Vicky, Nela, także to są też takie, no, dla mnie miłe akcenty, bo widzę, że przychodzą. To nie jest tak, że przyjdą przez miesiąc, a później nikogo nie ma, tylko starają się też regularnie trenować, pracować, mimo to, że mają dużo jak gdyby lekcji w szkole, dużo innych obowiązków, muszą dojechać dosyć daleko na trening, ale starają się być obecni na obozach, na półkoloniach, na codziennych treningach takich jak gdyby nawet indywidualnych, więc to mi sprawia ogromną frajdę i myślę, że zaraziłem paru starszych, jak i młodszych sympatyków. A co do mojego syna, to wszystko czas pokaże. Na pewno nie stoję nad nim i nie każę mu grać, ale jakiś tam zaszczepiłem, myślę, w nim tą pasję do tej dyscypliny. Chętnie przychodzi na treningi.
Ja czasami wychodzę z siebie, kiedy gra po ścianach, ale na pewno też lubi tą dyscyplinę i sprawia mi to ogromną radość. A jak będzie chciał zostać tenisistą stołowym, to mu na pewno pomogę, ale to jeszcze trochę go też na pewno będę motywował, bo wiadomo, że trzeba też mu pomóc, bo to też tak nie jest, że w wieku 6 czy 7 lat nagle on już będzie świadomy swoich treningów i będzie miał cały czas motywację do treningu. Więc to wszystko trzeba na razie połączyć, trochę zabawy, trochę latać między zabawą a takim treningiem technicznym, trochę treningu fizycznego, więc to wszystko jak gdyby staram się robić, a czas pokaże. Na pewno bez nacisku żadnych wielkich ani oczekiwań. Okej. Już prawie godzina naszego czatu, więc powoli będziemy finiszować. Szybciutko te pytania, które są. Pan Mariusz Rosiński. Witam Filip. Czy ciężko gra się przeciwko czopiarzom? Ciężko gra się przeciwko czopiarzom z tego względu, że mamy mały kontakt z czopiarzami. Jest mało obrońców takich dobrych, którzy potrafią mocno podciąć i trzymać tą piłkę podciętą na stole dosyć długo. Nie każdy klub ma takiego obrońcę. Tutaj w Warszawie jest akurat bardzo mało. Jest Kuba Folwarski, który trenuje w Grodzisku. Był Michał Murawski. Więc tutaj ja miałem okazję potrenować trochę z obrońcami, ale ogólnie to jest problem. Trzeba trenować po prostu. No jeżeli ktoś miał okazję trenować, to na pewno jest o wiele łatwiej grać z obrońcami. Aczkolwiek mój największy sukces to odniosłem właśnie z obrońcą, bo grałem, pamiętam, Hong Jinghao, Chińczyka tego, który właśnie preferuje styl defensywny i to jest mój największy sukces. Ograłem go w Białorusi podczas turnieju drużynowego i to wygrałem 3-0. A Więc no to pozdrawiam naprawdę. Marka Pietkiewicza, bo z nim grałem drużynę i ograliśmy jeszcze Siusina, akurat w Debla, więc to taki nasz największy sukces. Przegraliśmy Polska-Chiny, przegraliśmy 2-3 po bardzo zaciętym pojedynku. I wygraliśmy z Maćkiem Debla i ja wygrałem z tym Hong Jinghao. Wtedy to był 10. zawodnik bodajże na świecie, więc można powiedzieć, że radzę sobie z grą na obronę. Tak, już nic nie dopytuję. Po tym, co powiedziałeś, to bez dwóch zdań radzisz sobie. Okej. Pan Mariusz Rosiński fajną rzecz napisał. W Holandii każdy klub ma kafejkę. To też fajna sprawa, która właśnie powoduje takie poczucie wspólnoty, to fajne miejsce, gdzie można sobie porozmawiać, wymienić się odnośnie jakości treningu, podpowiedzieć. Fajna sprawa, takie kafejki w każdym klubie. Pan Ryszard Grzelak, czy nie uważasz, Filipie, że podwyższenie siateczki nie przyniosłoby efektu? Akcje by były dłuższe? Ciężko powiedzieć, trzeba by było spróbować. No te wszystkie jak gdyby nowości, które zostały wprowadzone, czy zmiana punktowania, czy zmiana wielkości piłeczki, czy później zmiana jakości tej piłeczki, jak gdyby z celuloidowej na plastikową. Czy ona rzeczywiście zmieniła naszą grę na plus czy na minus? To już jest pytanie do całego środowiska, no i do zawodników. Mi ciężko się odnieść pod tym kątem. Myślę, że podniesienie siatki, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo nie próbowałem. Trzeba by było też podnieść tą siatkę, zobaczyć, potrenować, ale to są, mówię, już więksi eksperci ode mnie i na pewno oni powinni podejmować decyzję i zobaczyć, jak to się je. A ja nie próbowałem, więc nie wypowiem się na ten temat. Tutaj Marek Gudzelek pisze, że kiedyś takie spotkanie z zawodnikami przy kawie kibice mieli w Kolpingu za czasów Vangiego, Florasa i Bartka Sucha. No to trochę lat temu. Ale też powracając do tych Proszę. kafejek, to jest też super sprawa. W Belgii też tak kluby funkcjonują. Wchodzimy do klubu, przechodzimy przez kafejkę, za kafejką jest
cała zaszklona szyba i tam można sobie obserwować meczyk albo trening i to też fajnie, że podczas meczu można sobie wypić kawę, wypić piwo czy zjeść jakiś posiłek. Oczywiście kto ma ochotę. No i później też odbywa się od razu po meczu właśnie ta krótka taka biesiada, czasami dłuższa, czasami krótsza, ale na pewno to jest fajny pomysł. No i warto by było przemyśleć tą sprawę, tak jak nawet na meczach Bundesligi, jak jeździłem, to mówię, każda sala była wyposażona w mały bufecik, gdzie też można było zjeść jakąś przekąskę, napić się czegoś podczas meczu, podczas przerw. To też trochę daje takie fajne poczucie, że można miło spędzić czas, no. Tak, no bo właśnie jeśli chodzi o Niemcy, no to ja mam wrażenie, że tam okej, mecz to mecz, zawodnicy grają, kibice kibicują, natomiast była to bardziej taka formuła festynu, gdzie ludzie po prostu przyjechali spędzić sobotę czy niedzielę, pogadać, napić się piwa, czegoś tam coś zjeść, przekąsić, miło spędzić czas. Na zasadzie tak, jakby poszli gdzieś, nie wiem, do kina czy gdzieś tam do parku ze znajomymi. I właśnie Dokładnie tak. taka atmosfera, no fajna, coś innego, zupełnie inaczej niż u nas, ale fajnie, no te mecze też tam trwały, no też sporo, tak? No ale to jest to właśnie takie podejście trzeba mieć i trzeba pójść w tym kierunku, żeby mecze tenisa stołowego były jakimś wydarzeniem, tak jak jest Bundesliga w Niemczech, nawet piłka nożna, to jest święto narodowe, to wszyscy po prostu idą na mecz, idzie babcia, dziadek, syn, córka, wnuczek, to jest wydarzenie, tak samo w Stanach się dzieje, każde wydarzenie sportowe, nawet mniej atrakcyjne, czy to jest trzecia liga, czy czwarta liga, to jest po prostu coś wow, to jest obowiązek i to ma być właśnie festyn, to ma być coś, co z czym się kojarzy, coś przyjemnego, to można dostać jakiś, nie wiem, plakat, balonik dla dzieci, jakąś wizytówkę, jakiś kalendarzyk, cokolwiek, ale to żeby czymś właśnie przyciągnąć, nie samą grą techniczną i taktyczną, nie samym wydarzeniem sportowym, ale tą całą otoczką i tutaj pod tym kątem by trzeba było pomyśleć, no bo myślę, że skoro kluby stać na to, żeby ściągnąć dobrych zawodników, drogich zawodników z Azji i tak dalej, to część tych pieniążków można by było poświęcić na dobrego menadżera, czy na tą otoczkę podczas meczów, czy nawet na te darmowe proporczyki, już mówię w cudzysłowie, czy darmowe kartki, czy kalendarze, czy nawet dla, nie wiem, 10 najwierniejszych kibiców koszulki, to naprawdę by też ludzie mieli trochę motywację i może większą ochotę przychodzić na te mecze. Pełna zgoda, Filip. Tu akurat bardzo się z Tobą zgadzam co do tego. Minęła godzina. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Życzę Ci jak najwięcej wygranych meczów i setów w Lotto Superlidze, żeby ta gra sprawiała Ci dużo frajdy, przyjemności, żebyś nie miał odpukać żadnej kontuzji. No i żebyś wprowadził Polonię Bytom do playoffów. Dobrze, dziękuję bardzo. Też miło spędziłem z Wami czas. Zachęcam do śledzenia 3S Polonii Bytom w fanpage'u i mam nadzieję, że będziemy mieli wiernych kibiców i będziemy walczyli o najwyższe cele. Serdecznie pozdrawiam wszystkich sympatyków tenisa stołowego, moją żonę, dzieci, którzy są obok w pokoju. No i tyle. I zapraszam na obóz tenisa stołowego, który też odbędzie się w Kozienicach 27 lipiec do 2 sierpnia. Pozdrawiam całą Akademię i wszystkich sympatyków. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Jeśli Filip masz ochotę i taką wolę, to podeślij ten plakat, wrzucimy na Superligę, niech ktoś zobaczy, może będzie jakieś zainteresowanie, umieścimy. Ja też zapraszam na twoje media społecznościowe do obserwowania, polubienia twoich mediów społecznościowych. No i też zdradzę, że Filip znalazł się na liście startowej turnieju Lotto z Gwiazdą w Bydgoszczy, więc może już 3 lipca zobaczymy, w jakiej Filip jest formie przy stole.
Organizatorzy planują transmisje internetowe z czterech stołów. Także już 3 lipca zobaczymy, w jakiej formie jest Filip Szymański po pandemii koronawirusa. Super, dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dobrego weekendu. Dziękuję. Hej.